i przekazać mi takie pierdolety, to drodzy panowie, zanim zaczną... Dokładnie, wymiociny, wypociny i pierdolety. I przekazać mi powiem tak, kiedy wysłuchałem konferencji pana wojewody w jego kufajce na głowie, doszedłem do wniosku, że to wystąpienie to jest PiS w pigułce, a tak właściwie PiS w czopku. To jest władza, która otrzymuje raport o stanie państwa i wrzuca go do niszczarki, dlatego że pan wojewoda nie wytrzymuje ciśnienia i puszczają mu zawory pod presją kontroli poselskiej, jaką prowadzimy z Tomaszem Kostusiem. Dlatego ja do pana wojewody dzisiaj wysłałem maila, a w tym mailu załączyłem ten raport, który wrzucił do swojego zębatego segregatora. W załączeniu przesyłam elektroniczną wersję podsumowującą 5 lat rządów PiS. Mając na uwadze pana wcześniejszą reakcję na tą wersję papierową, uprzejmie proszę o nie rozpizdzanie urzędowych komputerów. Także mam nadzieję, że pan wojewoda powstrzyma się przed dewastacją elektronicznego sprzętu i niniejszy dokument przeczyta. Wczoraj również zdradził, że zdołał jedynie pochłonąć jedną ze 170 stron tego opracowania. To naprawdę dużo. W swoim gabinecie poświęcił czasu na krytykę opozycji. A uczciwa władza krytyki się nie boi. Dlatego, panie wojewodo, jeżeli pan chce z nami debatować, oczywiście uczynimy to z panem. Ten przykład arogancji Buty i tej pogardy, o której mówiłem, jest jaskrawym przykładem, że pan Czubak do roli wojewody nie dorósł. To przykre, to smutne, to niestety znak czasów, w jakich żyjemy. I na koniec jeszcze jedna sprawa, nie przedłużając. Pewnie z tej postawy, z tej konferencji jest ktoś bardzo zadowolony. Ktoś, kto będzie uskrzydlony właśnie taką postawą, taką opinią, takimi wypowiedziami w stosunku do posłów, w stosunku do Polaków, w stosunku do autorów raportu. Tą osobą bez wątpienia jest kto? Jarosław Kaczyński. Osoba, która od wielu lat zatruwa nasze życie społeczne, która wywołuje gigantyczne emocje i polaryzację. I pan wojewoda niestety w ten język agresji, w ten język dzielenia Polek i Polaków się wpisuje.